Witajcie w moim świecie. Witam was oznaczony. A jaki ten świat dzisiaj będzie? Będzie to świat najlepszej, moim zdaniem, strzelanki ostatnich lat. Jak dla mnie, niech schowają się wszystkie kody, Modern Warfare, Battlefield, cokolwiek, nieważne. To jest najlepsza strzelanka, Stalker. Grałem we wszystkie części, ze w Prypeci, w Czyste Niebo, w Podstawkę. Przyszedłem po parę albo i paręnaście razy. W sumie to nawet nie wiem, bo nie liczyłem. I mogę jeszcze raz i mogę jeszcze trzy razy i po prostu uwielbiam tą grę. I z tego... Ups. I z tego względu chcę się nią z wami podzielić. Bo jestem naprawdę bardzo zadowolony i uwielbiam tą grę. I dlatego już się bawimy. Dobra. Odbijamy. Teraz likwiduję oddział bandytów. Gorzej, że nie mam się czym leczyć i to mnie trochę martwi. Ale niech tam. No chodź tu. Chodź tu, kurde. Ale ty nie. Mordę. Mordę, mam 5 kul. No jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie, jest kurdek, fajnie bardzo. No, ale ty już nie żyjesz. No i czym mam do was strzelać, jak nie mam amunicji, no? Pomocy! Ojeż ty cholero jasna. Dobra. Apteczka mi właśnie uratowała skórę. Tak brzydko? Z tyłu mnie obchodzisz? Chamie ty jeden! No, to już cię nie ma. Aż gin. Ty też gin. Kurna. Gin powiedziałem. Giń! No, i nie żyjesz. Cholera, jeszcze? Gdzie? Gdzie? Tu jesteś. Uff. Dobra, zabici. Powiem wam, że się bałem. Ale co tam. Byłem już przekonany, że mnie zabiją zaraz. Dobra, zbieramy łup. Więcej łupu. A po prostu łumikiem też się też wezmę. Dobra. Upras. Boże, ile ja was zabiłem? No już, już lecę cię uwolnić. No. Nie gadaj. Gdzie ty w ogóle jesteś? Nie macie? No nie wrzeć pomocy, zaraz przyjdę. No brawo. No. Wdzięczny, że uratowałem. Mam pendrive'a. Pięknie. O, kombinezon jakiś mogę znaleźć. Fajnie. Dobra. No to co, wygląda, że lecimy do zleceniodawcy. No to niech i tak będzie.
Jecha, biegamy. Dobra. Za takie emocje przy zabijaniu najmniejszych, kurde, no najbardziej, najmniej niebezpiecznych przeciwników. Za to właśnie lubię, kurde, tą grę. Ja się tu zawsze emocjonuję jak chory. Co to? Jakieś trupy? Wojsko? Że mnie nie zastrzelili teraz, bo kurde, będzie niedobrze. Wojsko nie lubi stalkerów. Bardzo nie lubi stalkerów. Także się ich wita paroma kulkami z reguły. Się może lepiej schowam. Dobra. Oj, nic. No już, już. Ludzie tutaj nie lubią gadać, jak masz w dłoni broń. Nie wiem dlaczego. Dziwne. Czyżby się bali, że ich jakoś zabije, czy co? Nie rozumiem. Czy jestem taki bezpieczny, przysympatyczny człowiek, o, że aż wchodzę w drut kolczas? A potem do podziemi, do handlarza. Pii. Zawsze chciałem do niego postrzelać, ale nigdy nie dał rady się. Dobra, dalej zadanie. Okej, okay, czyli muszę się zobaczyć z gościem i wziąć od niego. I wziąć od niego jakieś. Czy ja mam artefakt? Wód? Muszę się spotkać gościem i wziąć od niego jakieś namiary. To jest triołoka, którego gonię. No spoko. Może być i tak. No dobra. To najpierw ci posprzedaję wszystko. A pistolet toksyczny. Dobra. Ten pistolet sobie zostawię. A tego artefaktu nie chcę. Dobra, co ja mam? Nie stać mnie na żadną zbroję. Szkoda. Trudno następnym razem. O, czekaj, czekaj, tam lecimy. Nożyk. Ach, czasem czuję się jak Rambo. O, widzicie anomalie. To są anomalie. Jak w to wejdziemy, to generalnie rzecz biorąc z reguły nie żyjemy. Dobra, ja może jednak pójdę naokoło, bo mi tu Leeching Ragera wariuje. A nie chciałbym jednak być napromieniowany. Czy mnie zaraz tutaj, kurde, mutanty nie wzięły, bo z tym pistoletem to ja nie wiem, jak ja się obronię przeciwko mutantom. Ja pierdziela. Szczekają jak chore. Dobra. Odpuścił sobie na dzisiaj. Innym razem będziemy się bić. To dobrze. To dobrze. To bardzo dobrze. Nawet jeszcze lepiej. Kurde. To kolejna anomalia. Jager. Boże, ile to jest anomalii? O, trup. Elektro.
Jak w to wejdę, to generalnie wrażenie będzie podobne, niż jakbym włożył nóż do kontaktu, więc chyba podziękuję jednak. I następnym razem tylko. Teraz co ja mam zrobić? Powiedzcie mi. Zadania. Przejść przez nasyp kolejowy. Aha. To jest nasyp kolejowy. No dobra. Że w nasypu kolejowego strzegą tacy ludzie. Ktoś nazywają wojskowi. A wojskowi, jak już przed chwilą wspomniałem, bardzo nie lubią stalkerów. Więc wiecie co? Ponieważ rozprawa z nimi będzie raczej długa. Bo ja mam pistolet i nóż, a oni mają karabiny maszynowe. Ich jest wielu, a jestem jeden. Ja sobie chwilowo odpuszczę. Ale nie na długo. Zastanowię się, co z tym faktem zrobić, że ich jest dużo i mają broń, a ja nie mam broni i jestem sam. A w międzyczasie, cóż, to obejrzyjcie sobie ten odcinek, a na kolejny, w którym będę już ich zabijał, zapraszam was niedługo. Trzymajcie się.